Zobaczmy, jeśli ktoś chciałby Pismo Święte, tutaj są do dyspozycji. Otwieramy Księgę Daniela, 7 rozdział. I jak zawsze chciałbym przeczytać w całości ten rozdział. Państwa zapraszam, abyście śledzili ze mną, a później poopowiadamy o tym, co takiego ważnego dla nas dzisiaj jest w tym rozdziale. Trochę mamy zamieszania, ale już chcemy się skupić. Zaczynamy. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. A to, co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, nadzwyczaj silne. Miało ono potężne, żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg. I 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiedział róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przed ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. I przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nadmiarem, z żelaznymi zębami, miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to, co pozostało, deptało nogami. I o 10 rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym 3 z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale i który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo.
I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa, ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. I będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i 0,5 czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Tu kończy się opowiadanie, a mnie Daniela bardzo zaniepokoiły moje myśli. Barwa mojej twarzy zmieniła się i zachowałem to słowo w mojej pamięci. To jest 7 rozdział, którym rozpoczynamy studiować tę proroczą część Księgi Daniela. Te pierwsze 6 rozdziałów mówiło nam o tym, w jaki sposób pewne wydarzenia będą się działy w naszych czasach. Te rozdziały, które teraz będziemy studiowali, odpowiedzą nam na pytanie, kiedy te rzeczy będą się działy i również będą odpowiadały na pytanie, w jaki sposób, jakie warunki będą musiały być spełnione. Może to, co przeczytaliśmy, dla wielu z was jest zrozumiałe, dla niektórych po części zrozumiałe, dla niektórych może całkowicie jest to coś nowego. Ale na pewno trzeba choć jednym zdaniem ustosunkować się do pierwszego wiersza, gdzie Daniel mówi w pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego. Myśmy króla babilońskiego i w ogóle Babilon pożegnali już w 5 rozdziale, tak? Pamiętamy. Tutaj jak gdyby historia wraca z powrotem do czasów Babilonu. Dlatego, że Daniel chciał jak gdyby najpierw opisać, tak, te wszystkie historie, które wydarzyły się za jego życia, również na dworze medoperskim, a teraz chce nam opisać wszystkie proroctwa, tak, które w tym czasie miał. Także nie jest to nic dziwnego, że wracamy teraz trochę w historii z powrotem. Jesteśmy z powrotem na dworze babilońskim. Za czasów panowania ostatniego króla babilońskiego. My wiemy, że tym ostatnim królem babilońskim był Nabonid, ale faktycznie to Belsazar, ten, o którym mówi Biblia. Na ten temat mówiliśmy, gdy studiowaliśmy 5 rozdział. Czyli historycznie możemy nawet wiedzieć dokładnie rok, w którym to ma miejsce. Jest około 550 roku przed naszą erą. Daniel w niewoli jest już około 55 lat. Czyli Daniel ma już ponad 70 lat. My często Daniela sobie kojarzymy ciągle z takim młodzieńcem, tak, który w pierwszym rozdziale Księgi Daniela dostaje się na dwór babiloński. Nie, gdy tutaj spotykamy go, gdy opowiada nam swój sen, to już jest człowiek, który ma ponad 70 lat. Ponad 70 lat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto sobie uświadomić, że Daniel, mając dopiero ponad 70 lat, otrzymuje samodzielnie pierwszą wizję od Boga. Dziwny prorok, prawda? Bo to, co czytaliśmy w 2 rozdziale Księgi Daniela, to było też wielkie proroctwo mówiące o całej historii świata. Ale to był sen, który kto miał? Nebukadnezar, nie Daniel. Daniel pierwszą wizję, bo potem będziemy w 8 rozdziale będzie miał też pewną wizję, w 9 rozdziale, w 10 rozdziale. Będzie tego trochę, ale pierwszą swoją wizję ma dopiero, gdy ma ponad 70 lat. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jest to coś bardzo powszechnego, że ludzie, którzy poznają prawdy Ewangelii, nawet Pismo Święte mówi, są takimi bardzo gorącymi,
tak? Mają tę swoją taką pierwszą miłość. Ale potem upływa czas, co się dzieje z naszą gorliwością? Trochę tak przygasa, trochę stygnie. I w końcu Biblia mówi, że stan człowieka jest letni. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Biblia mówi, że to jest właśnie najgorszy stan, bo nawet w pewnym momencie w Księdze Apokalipsy, w Księdze Objawienia mówi, to nawet lepiej, gdybyś był całkiem zimny. Albo zupełnie gorący, a tak letni, czyli nie wiadomo co. Ani tak, ani tak. Nijaki stan. To jest coś powszechnego, co dzieje się ogólnie w chrześcijaństwie. Coś powszechnego, co dotyka niemal każdego chrześcijanina. A tutaj spotykamy Daniela, który przez 55 lat niewoli ciągle jest tak samo gorącym, tak? Powiedzielibyśmy współczesnym językiem, gorącym chrześcijaninem. Z każdym rokiem jego więź z Bogiem zamiast słabnąć, to wręcz przeciwnie, rośnie, wzmacnia się, aż do momentu, gdy Bóg może użyć Daniela, dając mu tę pierwszą wizję. To tylko tak na marginesie wspominam o tym, abyśmy pomyśleli również o swoim doświadczeniu chrześcijańskim i wołali do naszego Boga, modlili się do Niego, mieli tę społeczność z Nim każdego dnia, aby to nasze doświadczenie z Nim nie słabło, aby tak jak u Daniela było z każdym dniem takie samo, albo coraz lepsze, tak? Gorętsze, aby te doświadczenia były pełniejsze. To tyle tak tytułem wstępu. Dzisiaj mamy proroctwo, które też przedstawia nam historię świata. Ja, gdy omawialiśmy drugi rozdział Księgi Daniela, pamiętacie, powiedziałem coś takiego, że w zasadzie cała Księga Daniela mówi za każdym razem o tej samej historii świata. No bo historia świata jest tylko jedna. Tak? Drugi rozdział był takim szkicem. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. Był takim szkicem, tak gdybyśmy się wzbili, tak jak ptak, albo lecieli gdzieś samolotem i spojrzeli z góry, tak, na naszą ziemię czy na historię. Widzimy jakiś zarys. Ale żeby zobaczyć więcej szczegółów, trzeba by trochę niżej, tak, lecieć, zniżyć się. I siódmy rozdział jest takim przybliżeniem, pokazaniem więcej szczegółów z tego, co już poznaliśmy w drugim rozdziale Księgi Daniela. To tak jak uczymy się w szkole. No, gdy idziemy do pierwszej klasy, no nie uczą nas rachunku różniczkowego, tak, całkowania. No nie, no znaczy najpierw uczymy się liczyć jakichś podstawowych działań, tak, z każdą klasą. Coraz więcej szczegółów w tej matematyce pojawia się, aż w końcu gdzieś wyższa matematyka. I tak samo tutaj. Drugi rozdział to była taka szkoła podstawowa, albo może przedszkole. Tak? Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej albo w szkole średniej. No ale gdy będziemy studiowali ósmy rozdział, dziewiąty rozdział, to może już trzeba będzie do szkół wyższych zapisać się. Ale oczywiście nie przerażajcie się. Ja nie ukrywam, że to, co jest teraz przed nami, będzie łatwe. Nie, to nie są proste rzeczy. Ale nie są też aż tak skomplikowane, abyśmy nie mogli ich zrozumieć. Bóg nigdy nie dałby, nie napisałby czegoś, czego nie potrafilibyśmy pojąć. Ale zachęcam Was do takiego rzetelnego, takiego wnikliwego, głębokiego studium. Do pracy również w domu. Macie te materiały. Przestudiujcie to sami. Przeczytajcie raz, dwa razy. Jak trzeba, będzie to pięć razy, siódmy rozdział. Aby to tak mocno zakorzeniło się, stało się takim naszym. Tak? Abyśmy potem, gdy będziemy wierzyli w coś, nie dlatego, że nam ktoś powiedział, tylko dlatego, że sami to sprawdziliśmy, sami dotknęliśmy tego. Także zachęcam do takiego studiowania siódmego rozdziału i tego, co będzie od dzisiaj przez te następne spotkania. Co Daniel widział? Poczytamy, miał sen, a potem spisał jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie, oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Już w samym tym zdaniu pojawiają nam się
dwa symbole, wiatry i morze, woda. Tak. W tym materiale, który otrzymaliście, tam chyba na drugiej stronie są takie trzy klucze narysowane. Tak. Wiecie Państwo, że żeby gdzieś wejść przez zamknięte drzwi, to trzeba mieć klucz do tych drzwi. Tak? Otwieramy i wchodzimy. I tak samo jest z proroctwami. Żeby móc otworzyć te proroctwa, potrzebny jest jakiś klucz. I to najlepiej, aby był taki biblijny klucz. Biblia powinna zawsze sama siebie tłumaczyć, interpretować. Najgorzej, gdy ludzie zaczynają wymyślać. A gdybym ja Was teraz zapytał, co myślicie, co sądzicie, co to oznacza, to każdy z nas może miałby jakiś swój pogląd, tak? Może byśmy nawet zaczęli się kłócić tutaj, tak? Nie, według mnie to jest tak, a ktoś by krzyczał, nie, po mojemu to jest inaczej. Tak, po naszemu to może być różnie. Ale zawsze musimy znaleźć to biblijne wytłumaczenie danego proroctwa. Tam przeczytacie w domu te trzy klucze. Wody na przykład. To już gdy uczestniczyliście w spotkaniu z Markiem Finlayem, on kilkakrotnie cytował z Księgi Objawienia, tam z 17 rozdziału, wiersz 15, tam na tym kluczyku jest napisany ten tekst, że wody co oznaczają? Ludzi, ludy, narody, języki. No proszę, jak jesteście już nauczeni. Wiatry, tam przeczytacie ten tekst w swoich domach, symbolizują nam wojny, jakieś zamieszki, zawieruchy wojenne. No wojny, jednym słowem można to określić. I tam czytamy, i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Sam siódmy rozdział Księgi Daniela wyjaśnia nam, co oznaczają te zwierzęta. Bo popatrzcie, Daniel miał ten sen. Obudził się i sobie tak myśli. Co może oznaczać to widzenie? No i zaczął zapisywać, tak? co oznacza to widzenie. My wiemy, że tak nie było. Albo co przyszło do głowy Danielowi, to zapisał. Nie, my w 15 wierszu czytamy, że ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. I przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem o wiarygodne wyjaśnienie tego. Czyli to nie chodzi o jakiekolwiek wyjaśnienie, o dowolne wyjaśnienie. Tutaj chodzi o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I czytamy, i odpowiedział. To nie Daniel wymyślił to wyjaśnienie. Ten, kogo pytał. Anioł posłany przez Boga, czytamy, odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. I czytamy, owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Czy musimy tutaj domyślać się? Nie, no Biblia nam mówi prosto. A 23 na przykład wiersz. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi. Bo królowie i królestwa tutaj uzamiennie są te słowa używane. Król oznaczał również królestwo, bo stał na czele królestwa. Czyli te cztery zwierzęta są cztery kolejne królestwa. Popatrzmy, czyli nic nowego nie spotykamy, bo gdy wrócimy do posągu z Księgi Daniela, to tam też były cztery metale, które co oznaczały? Cztery kolejne państwa. Babilon, Medopersję, Grecję i Rzym. I tak również pojawia nam się tutaj. Z tym, że tutaj pojawia się trochę więcej szczegółów, jak gdyby. Bo gdy podane jest pierwsze zwierzę, to czytamy, że to był lew. Ale miał jeszcze dwa ptasie skrzydła. Potem wyrwano te jego skrzydła. I zamiast serca lwiego ma ludzkie serce. To jest ciekawa historia. Kiedyś król Anglii, Ryszard, miał jakie serce? Lwie serce, tak? Ryszard lwie serce. A tutaj mamy lwa, które ma ludzkie serce. Ryszard lwie serce. To jest potężny król. Potęga Anglii pokazana przez to. A lew, który ma ludzkie serce, on był przed chwilą lwem o lwim sercu. Lwem, który miał skrzydła. Teraz już tych skrzydeł nie ma i zamiast lwiego serca ma ludzkie serce. Czyli jest tu mowa o
upadku tej potęgi. Lew musi być odpowiednikiem tego, co symbolizowało złoto w tym posągu. Złoto było symbolem Babilonu. Lew rzeczywiście jest bardzo dobrym symbolem na Babilon. Nawet pewne symbole, malowidła, posągi, które znajdowano i znajduje się w Babilonie, tym starożytnym, w ruinach, właśnie przedstawiają lwa ze skrzydłami ptasimi, orlimi skrzydłami. To był tak jak gdyby godło Babilonu. Tak jak dzisiaj państwa mają swoje godła, my mamy też w godle orła, tak? Inne państwa mają jakieś inne zwierzęta. A to, że wyrwano mu te skrzydła, to, że dostał ludzkie serce, Babilon przestał istnieć. Babilon przeszedł do historii, pojawia się kolejne zwierzę. Ale może ja chciałbym, abyśmy to zobaczyli na przezroczach. Bardzo proszę, może tam z tyłu włączyć ten biały przycisk, tak? O tak. Widzimy Daniela, tak, który smacznie śpi, no i ma ten sen. Sen, w którym Bóg chce objawić Danielowi i nam całą przyszłość. Oto co widział Daniel. Czytamy wielkie morze. I to nie spokojne morze, czytamy bardzo wzburzone morze. Cztery wiatry wzburzyły to morze. Wiatry, powiedzieliśmy, to są wojny, zawieruchy wojenne. Morze to są ludy, narody i języki. Czyli popatrzmy, jest to symbol wojen, które dzieją się między narodami, między poszczególnymi państwami. I w wyniku tych wojen, jedne państwa przechodzą do historii, kolejne mocarstwa pojawiają się. Bo z tego morza, czytamy, wychodziły te cztery zwierzęta. A te zwierzęta to te mocarstwa, państwa, które istniały w pewnym okresie czasu na naszej ziemi. Czyli z tego morza niejako wyłania się historia naszej planety. Pierwsze zwierzę, które wychodziło z tego morza, to lew z orlimi skrzydłami. Drugie zwierzę, niedźwiedź. Party, czytamy, na jednym boku, z trzema żebrami w paszczy. Kolejne zwierzę, pantera. W zasadzie nie bardzo podobna do pantery, bo cztery głowy, cztery skrzydła. Tak, nigdzie nie ma na świecie takich zwierząt, takiego zwierzęcia, ale Daniel tak widział w tym śnie i tak nam opisuje. I potem czwarte zwierzę, dla którego w zasadzie nie znalazł żadnego porównania wśród żyjących zwierząt i dlatego napisał straszne, dziwne zwierzę. Dziwne i to, co jeszcze bardzo zdziwiło Daniela, to te 10 rogów, które wyrastało na tym strasznym, dziwnym, potężnym, wielkim zwierzęciu. I tak jak już powiedzieliśmy, siódmy rozdział ma coś wspólnego z drugim rozdziałem. Tam król Nebukadnezar miał sen o tym wielkim posągu. Daniel przyszedł, wyjaśnił, co to oznacza. Tutaj sam Daniel ma sen o tych czterech zwierzętach wyłaniających się z tego wzburzonego morza. Tak, bo ten posąg z drugiego rozdziału to była historia świata, począwszy od Babilonu, Medo-Persję, Grecję, Rzym i podział Rzymu i czasy nam współczesne. Historia opisana w siódmym rozdziale pod postacią z kolei tych zwierząt również oznacza tę samą historię świata. I tak oto głowie ze złota w tym posągu odpowiada lew z siódmego rozdziału. Ten król zwierząt, tak jak złoto jest najszlachetniejszym kruszcem, tak lew jako król zwierząt, orle skrzydła, orzeł też jest królem ptaków, bardzo dobrze odpowiadają symbolowi Babilonu. O, tutaj jest nawet pewien przykład rzeźby, tak, znalezionej w Babilonie, lew z ptasimi skrzydłami. Także Bóg nie mógł tego trafniej lepiej zobrazować, jak właśnie w tym symbolu. Ale nagle ten lew pozbawiony jest skrzydeł.
Nagle ten lew otrzymuje ludzkie serce. Jest to symbol tego, że Babilon miał przeminąć. Tak jak w posągu głowa tylko była ze złota i Daniel powiedział królowi, ty jesteś głową ze złota, ale po tobie przyjdzie inne. Babilon to jest lew, ale po lwie przyjdzie inne królestwo. Babilon miał zostać pokonany. W 5 rozdziale, pamiętamy, studiowaliśmy, jak król Belsazar urządził wielką ucztę, przyniósł święte naczynia, tak, te, które Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, urządzono wielką pijatykę, libację i nagle pojawiła się ręka, która pisała na ścianie pewne niezrozumiałe słowa. Nagle cisza na sali, król przeląkł się, wszyscy byli przerażeni. My czytamy, że król w jednej chwili otrzeźwiał, ale nogi mu drżały, w brzuchu gdzieś czuł straszliwy skurcz. Powiedział, że kto wyjaśni mu ten sen, będzie jako trzeci rządził w królestwie. Oczywiście mędrcy nie potrafili tego zrobić. W końcu poproszono Daniela i Daniel wyjaśnił królowi Belsazarowi, że jego królestwo dobiega końca. Że tej nocy Medowie i Persowie zdobędą Babilon, Babilon przejdzie do historii. Zostałeś zważony na wadze, zostałeś znaleziony lekkim, twoje królestwo dobiega końca, oddane będzie Medom i Persom. Te słowa brzmiały mene, mene, tekel, uparsim. W ten sposób Daniel wyjaśnił królowi ten napis i rzeczywiście czytamy, tej samej nocy Babilon został zdobyty. A w jaki sposób został zdobyty? Pamiętamy. Wojska medoperskie bez forsowania murów Babilonu weszły wyschniętym korytem rzeki Eufrat pod murami. Bramy zostały otworzone od wewnątrz i Babilon musiał się poddać. Ta złota głowa, ten lew nagle otrzymuje ludzkie, bojaźliwe serce. Musi ustąpić miejsca niedźwiedziowi. Niedźwiedź, odpowiednik srebra z posągu, jaki śnił król Nebukadnezar, symbol Medopersji. Niedźwiedź jest bardzo dobrym symbolem Medopersji. Niedźwiedź jako takie ociężałe zwierzę. Niedźwiedź, który wsparty jest tylko na jednym boku. Bo rzeczywiście my mówimy o potędze medoperskiej, ale tak naprawdę to Persowie byli tam głównym trzonem. Medowie w zasadzie nie liczyli się za wiele. Te trzy żebra to trzy państwa, które musi pokonać Medopersja, aby móc zaistnieć. Babilon, Lidia i Egipt. Te trzy żebra. Pojawiają się tutaj już pewne szczegóły, których w posągu nie było. Ale i Medopersja przestała istnieć. Pojawia się w posągu, pojawiają się biodra z miedzi, z brązu. Pantera czterogłowa z czterema skrzydłami. Taką rzeczywiście była Grecja. Grecja szczególnie za czasów Aleksandra Wielkiego. Pantera, najszybsze zwierzę na świecie, ale podwoje Aleksandra Wielkiego były jeszcze szybsze. Bóg jak gdyby nie umiał znaleźć już szybszego zwierzęcia na ziemi, dlatego uskrzydlił tę panterę jeszcze czterema skrzydłami, aby pokazać, jak rzeczywiście w sposób błyskawiczny Aleksander Wielki w ciągu 10 lat podbił ówczesny, starożytny świat. Zaczął mając 25 lat, skończył mając 33 lata. Niespełna 10 lat. I cały ówczesny, starożytny świat należał do niego. I w wieku 33 lat Aleksander Wielki umiera. Chociaż nie powinien umrzeć. Był zdrowym, silnym mężczyzną. Ale z nudów, bo nie było już co zdobywać, gdy osiadł w Babilonie, tam oddał się ucztom pijackim i kiedyś po prostu organizm nie wytrzymał w straszliwej gorączce, w straszliwych konwulsjach. Po wielkim przepiciu Aleksander Wielki. No, to wielkie słowo. Tak, w ogóle człowiek to brzmi dumnie, Państwo wiecie. Aleksander, historia mówi, był wielki, bo panował nad narodami. Ale wielkim tak naprawdę jest ten, kto umie panować nad samym sobą.
Aleksander nie potrafił tego i dlatego w wieku 33 lat odchodzi z areny dziejów. I co się dzieje dalej? No ta pantera ma 4 głowy. Grecja rozpada się na 4 części. 4 generałowie Aleksandra Wielkiego. Nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie, ale tak podają niektórzy historycy. Podobno zapytano konającego Aleksandra, co z Grecją? Komu będzie należała się teraz Grecja? Podobno Aleksander Wielki miał powiedzieć najsilniejszemu, a powiedział to swoim generałom. Wiecie, do czego mogło to doprowadzić? No, generałowie teraz chcieli pokazać, który z nich jest najsilniejszy. Ci 4 generałowie to Kasander, Lizymach, Ptolemeusz i Seleukos. Zaczęli potworne boje między sobą. I dalsza historia Grecji to jest w zasadzie historia ciągłych wojen. Kasander, Lizymach bardzo szybko zostali pokonani i właściwie Grecja później już w samej swojej końcówce była podzielona na 2 części. Północną, potomkowie Seleukosa i południową Ptolemeusza. To Grecja. Ale Grecja też musi przejść do historii i nad nią zaszło słońce. Ale mamy nogi z żelaza. No i to straszne zwierzę, dla którego Daniel już naprawdę nie znalazł odpowiednika wśród zwierząt na tej ziemi. Dlatego opisał, że jest to straszne, nadzwyczaj czytamy, straszne, z żelaznymi zębami, widzimy tutaj, z miedzianymi pazurami, pożerało, miażdżyło, deptało wszystko. Tak, nie ma chyba lepszego symbolu na krwiożerczość Rzymu. Rzym, który rzeczywiście zapanował na bardzo długo nad starożytnym światem, na przełomie starej i nowej ery. Ale i Rzym w 476 roku naszej ery, jego czas dobiegł końca. 476 rok. I pojawia się ostatni element. Nogi, stopy, częściowo z żelaza, częściowo z gliny. To jest odpowiednik tych 10 rogów. Bo Rzym nie ustępuje innemu wielkiemu mocarstwu. Rzym rozpada się. I to rozpada się dokładnie na 10 części. Tak jak 10 rogów Daniel zobaczył na głowie tego strasznego zwierzęcia. Rozpadł się Rzym na 10 państw. Tę mapkę już widzieliśmy. Anglosasi, Frankowie, Alemanie, Ostrogocie, Burgundowie, Herulowie. No, możemy tutaj przeczytać. Ale ciekawe jest to, że spośród tych wszystkich 10 państw 7 do dzisiaj istnieje. Oczywiście mają nieco zmienione nazwy. No, Frankowie to są Francuzi, Alemani, Niemcy i tak dalej. Każdy tutaj odpowiednik dzisiejszej zachodniej Europy znalazłby się. 7 byśmy znaleźli. 3 niestety nie znajdziemy. Dlaczego? 7 rozdział odpowiada nam i na to pytanie, ale za chwilę dojdziemy do tego momentu. Później mówiliśmy o tych wszystkich wysiłkach w celu zjednoczenia Europy, stworzenia jednego organizmu państwowego, ale nikomu, począwszy od Karola V aż do Hitlera, czy do naszych czasów dzisiejszych, czy to układy z Maastricht, czy wysiłki narodów zjednoczonych, nic nigdy nie doprowadziło i nie może doprowadzić do tego, aby Europa była z powrotem jednym organizmem państwowym, tak jak za czasów Rzymu, Grecji, czy jeszcze wcześniej. I Biblia mówi nam, za dni tych królów Bóg ustanowi swoje królestwo. Ale Daniel przecież to wszystko wiedział, bo Daniel tłumaczył już w 2 rozdziale ten sen królowi Nebukadnezarowi. Daniel wiedział, jak będzie biegła historia. Daniel, jak gdyby, powiedzielibyśmy, to już wszystko znał. Ale tutaj w 7 rozdziale czytamy, że rzeczywiście on to już znał, bo najbardziej zaniepokoiło go to, co widział u 4 zwierzęcia. I nawet nie samo to 4 zwierzę, jak te 10 rogów, które widział na głowie tego zwierzęcia. To był jakiś taki nowy element, który przecież wcześniej w 2 rozdziale nie występował. To dziwne 4 zwierzę. Dlaczego jest takie straszne? Co ono oznacza? Te 10 rogów na głowie tego zwierzęcia i jakiś mały róg, który wyrasta spośród tych 10. Początkowo jest mały, ale później jest coraz większy. Ale gdy Daniel patrzył dłużej w tym widzeniu, w tym śnie, nagle zobaczył, że ten róg ma oczy i usta, które mówią zuchwałe słowa.
też wypowiadają jakieś bluźnierstwa. Daniel, czytamy, bardzo był zaniepokojony tym, co widział. Musi to dotyczyć ostatniego momentu historii świata. Czasów ostatecznych, bo Księga Daniela jest księgą na czas końca. Tak jak stopy tego posągu, częściowo z żelaza, częściowo z gliny, są ostatnim jak gdyby elementem historii świata, bo potem to już tylko kamień. A kamień to jest to Boże Królestwo, które będzie założone. Tak samo te 10 rogów musi odnosić się do czasów ostatecznych. A szczególnie to, co tak bardzo Daniela zaniepokoiło. Ten mały róg, który wyrasta spośród tych 10. Co oznacza? Co on symbolizuje? O tym właśnie chcemy mówić dzisiaj. Myślę, że to, co przeczytaliśmy, to, co widzieliśmy, jest dla nas jasne. Myślę, że chyba tutaj nic więcej dodawać nie ma potrzeby. Bo nawet gdy czytamy ten rozdział, Daniel mówi, zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu i o 10 rogach na jego głowie i innym rogu, który wyszedł, przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, i tak dalej, i tak dalej. To jak gdyby w sposób szczególny interesowało Daniela. Dlaczego? Bo to, co dotyczy Babilonu, tak, Medo-Persji, Grecji, Rzymu, Daniel, nie wiemy, czy dokładnie orientował się tak jak my, ale wiedział przecież już raz, kiedyś Bóg mu to objawił, gdy prosił o wyjaśnienie snu, który miał król Nebukadnezar. Ale co oznaczają te nowe elementy? Widzimy, jesteśmy już trochę niżej. Widzimy więcej szczegółów. Ciężar przenosi się jak gdyby w nasze czasy. Bo Babilon jest spuentowany jednym zwierzęciem, tak? Medo-Persja jednym zwierzęciem i tak dalej. Okazuje się, że na temat czwartego zwierzęcia albo na temat samego małego rogu jest w 7 rozdziale więcej napisane niż o 3 pozostałych zwierzętach razem, nawet gdybyśmy je wzięli. Czyli musi to mieć znaczenie. Musi dotyczyć czegoś bardzo istotnego. Jak podejść tutaj do zrozumienia tego zagadnienia? Po pierwsze, musimy sobie tutaj uświadomić pewne fakty historyczne. Bo najbardziej nas, tak jak Daniela, będzie interesował tutaj dzisiaj mały róg. Mały róg, też no, gdybym was zapytał, każdy z nas mógłby różne rzeczy tutaj opowiadać, tak? Co nam się wydaje, co myślimy. Ale najlepiej, aby tutaj sama Biblia powiedziała nam, co oznacza ten mały róg. A poznamy go najlepiej, poznając jego cechy, tak, identyfikacyjne. I tutaj w 7 rozdziale mamy sporo takich cech. Po pierwsze, czas pojawienia się małego rogu. Jakbyśmy określili czas pojawienia się małego rogu? Tak, popatrzmy. Mały róg pojawia się pośród tych 10. A 10 rogów symbolizują podział Imperium Rzymskiego na 10 części. Imperium Rzymskie upadło w 476 roku. I po tym roku powstaje te 10 państw. Czyli czas pojawienia się małego rogu to będzie na pewno po roku 476. Czyli gdzieś końcówka V wieku naszej ery. Miejsce pojawienia się małego rogu. Pytam o miejsce pojawienia się małego rogu. Co Biblia mówi nam? Że on pojawił się pomiędzy tymi 10. Tak? A 10 co oznacza?
tych 10 państw, na które rozpadł się Rzym. A te 10 państw to są tereny zachodniej Europy, dawne Imperium Rzymskie. Czyli gdzieś tam, na ruinach Imperium Rzymskiego, gdzieś pomiędzy, tak, tymi 10 rogami pojawia się mały róg. Nie potrzebował dużo miejsca, dopóki był mały. Ale potem czytamy, wyrósł na większy niż inne. Żeby mógł wyrosnąć na większy niż inne, miejsca potrzebował. Co uczynił, aby to miejsce zdobyć? Toczył wojny, czytamy, i 3 rogi zostały wyrwane, zostały usunięte. I rzeczywiście na mapie dzisiejszej Europy Zachodniej 7 z tych państw tej mapki znajdujemy. Francja, Niemcy, Portugalia, Włochy, tak, 7 byśmy znaleźli. 3 nie ma. Nie ma potomków ani Wandalów, ani Ostrogotów, ani Herulów. Nie ma. Potomkowie 7 tych pozostałych są. Czyli mamy już tutaj kolejną rzecz. Czas pojawienia się po roku 476. Miejsce na ruinach Imperium Rzymskiego. Gdzieś tutaj w Europie Zachodniej. A do tego dodatkowym jeszcze tutaj argumentem jest to, że 3 te rogi muszą zostać wyłamane. Może powinniśmy w ogóle inaczej zacząć. Po pierwsze powinniśmy powiedzieć, że to jest róg w ogóle. A róg tutaj co oznacza? Te 10 rogów symbolizują państwa. Czyli ten róg musi również oznaczać jakieś państwo, tak, jakąś władzę, potęgę, jakąś moc. Początkowo jest mały, ale potem zdobywa dominującą rolę w Europie. Tak? Czyli już mamy przynajmniej 4 takie identyfikacyjne cechy. Co jeszcze tutaj czytamy? Że większy jest niż inne, już mówiliśmy. O, pojawia się kolejna tutaj rzecz. W 24 wierszu czytamy, ten będzie inny niż poprzedni. Czyli to jest róg, ale jakiś inny. Inny róg. Tamte były te 7 państw, które istnieją do dzisiaj, to są typowo państwa polityczne, tak, mające swoją ludność, swoje rządy i tak dalej. Ten, czytamy, ma inny charakter. Czyli już możemy się domyślać, że nie jest to moc typowo polityczna, typowo polityczne państwo, ale tak jak później dowiadujemy się, bo czytamy, mówi zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, odmienia czasy i zakon, prowadzi wojnę ze świętymi. Widzimy tutaj te kolejne, wszystkie następne cechy dotyczą spraw religijnych. Zauważamy? Czyli to nie może być typowa, zwłaszcza, że Daniel mówi, że to był inny, bo on patrzył i był inny niż tamte. Tamte były typowo politycznymi potęgami. Czyli tutaj nie chodzi o typowo polityczną potęgę, ale religijną. Religijną potęgę, która pretenduje do praw politycznych. A to już jest bardzo ciekawa rzecz. Kolejna rzecz, która nam się tu pojawia. Ma oczy i usta. No usta służą do przemawiania. Tak? Władza przemawia. Władza jak przemawia? To już mówiliśmy, przez wydawanie dekretów, wydawanie praw. Ma oczy. Oczy w Biblii, gdybyśmy tak teraz dokładnie to studiowali, nie mamy dzisiaj zbyt wiele czasu na to, oczy są w Biblii, gdy mowa jest o Bożych oczach, zawsze odnoszą się do Bożej inteligencji, do Bożej mądrości. Ale tu czytamy, że to były oczy ludzkie. Czyli musi to dotyczyć takiej ludzkiej inteligencji, ludzkiej mądrości, ludzkiego przewodzenia swojej woli. Co jeszcze tutaj czytamy? Mówi zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Czytamy, prowadzi wojnę ze świętymi. A 25 wiersz oddaje to jeszcze inaczej.
mówi, że męczył, będzie męczył świętych Najwyższego. Mamy kolejną cechę tutaj podaną. Odmieni czasy i zakon. Czasy, zakon. Zakon to jest prawo Boże. Czasy i prawo Boże, przykazania zmieni. I ostatni element 25 wiersza mówi, że będą wydani w Jego moc. Aż do czasu, dwóch czasów i pół czasu. Trzy i pół czasu będzie okres działania małego rogu. Szczególnie tego działania prześladowczego. Bo jak długo będą wydani w Jego moc? Przez te trzy i pół czasu. Trzy i pół czasu to jest dokładnie trzy i pół roku. Trzy i pół roku, ale mamy to proroctwo. Tak? A myśmy się już umówili, umawialiśmy się czy nie, nie pamiętam, że jak pojawia nam się proroctwo, to zawsze w proroctwa okresy czasu liczymy dni, za dni podstawiamy lata. Dzień oznacza... No, taki przykład, który na pewno wszyscy znacie z Biblii, jak naród izraelski wędrował po pustyni. Tak? Ile lat wędrowali po pustyni? 40 lat. To jest ciekawa historia. Dlaczego akurat 40 lat, a nie 42 lata albo 38, załóżmy, lat? Dlaczego akurat 40 lat? A to wiąże się z pewnym wydarzeniem, bo oni do ziemi obiecanej już mogli po kilku miesiącach wejść, a w zasadzie nawet po kilku tygodniach, bo już byli u bram ziemi obiecanej. Dlaczego w takim razie nie weszli wtedy? Czytałem o pewnym zdarzeniu, że Mojżesz wysyła zwiadowców do ziemi obiecanej. 12 zwiadowców, po jednym z każdego pokolenia izraelskiego, którzy mają zobaczyć, jaki to jest kraj. No, zobaczyć, co tam jest, czego nie ma. I oni, czytamy, wracają i 10 z nich mówi, nie, to jest kraj nie do zdobycia. Tam są olbrzymy, tam są miasta warowne. To absolutnie nie jest do zdobycia ten kraj. 2 tylko mówi, że nie, my zdobędziemy, Bóg będzie z nami. Ale tych 10 przeważa, przekrzyczało wszystkich i wszystko. A tam w tej ziemi 40 dni ją tam zwiedzali, tak, penetrowali. Po 40 dniach wrócili. I wtedy Bóg mówi, tyle ile dni byliście tam, tyle lat teraz będziecie wędrować po pustyni. Dzień daję wam za rok. Zresztą mamy również w księdze Ezechiela z kolei już historię związaną z typowym proroctwem, gdzie podane są dni. Ezechiel tego nie rozumie. I Bóg mówi, licz każdy dzień za rok. 3,5 roku to jest 1260 dni. 1260 dni, gdy zamienimy na lata, mamy 1260 lat. To jest około 13 wieków. Czyli dotyczy to, popatrzmy, już teraz wiemy, dotyczy to jakiejś potęgi religijno-politycznej albo polityczno-religijnej, która powstaje na ruinach Imperium Rzymskiego, powstaje po upadku Imperium Rzymskiego, czyli gdzieś pod koniec V wieku, zdobywa, początkowo jest mała, ale potem rośnie, tak, na coraz większy, aż wyrasta na wyższy niż wszystkie inne, na wielką potęgę. 3 zostają wyłamane, prześladuje świętych Najwyższego. Tak? Święci Najwyższego są ludzie, którzy wierzą w Boga. I ta działalność, szczególnie prześladowcza, będzie trwała przez prawie 13 wieków. Wiecie, Europa to nie jest aż tak zamknięty kontynent, tak? I tak rozległy, że nie moglibyśmy tutaj teraz zidentyfikować i znaleźć, tak, tej mocy. Mały ruch symbolizuje tutaj, w tym proroctwie, potęgę państwa, które pojawia się w średniowiecznej Europie, w tych wczesnych wiekach średnich. Jest to państwo kościelne. Kościelne państwo o religijnym charakterze. Czytamy, że to miał być inna potęga, inny ruch. A dokładnie ma to miejsce w 538 roku. Znowu, gdy patrzymy w historię, to, bo teraz odkąd liczyć ten okres 1260, tak? No odkąd liczyć? Kiedy zakończyć liczenie? No musimy znaleźć jakąś datę wyjściową. A jest to bardzo łatwo
uczynić. My wiemy, Imperium Rzymskie upadło w 476 roku w wyniku naporu, najazdów tych plemion barbarzyńskich. Te plemiona barbarzyńskie, one nie nazywały się tylko barbarzyńskie. One barbarzyńskie rzeczywiście były. Były również i niepiśmienne, nieczytate, niewykształcone. Imperium Rzymskie, ale nadal istnieje jeszcze wschodnia część Imperium Rzymskiego. My nie możemy o tym zapominać. Tak? Bizancjum przetrwało jeszcze bardzo, bardzo długo. Wschodnia część Imperium Rzymskiego istnieje. Cesarze wschodniej części Imperium Rzymskiego chcą mieć wpływ, chcą oddziaływać na tę zachodnią część. Chcą tam mieć swoich przedstawicieli. Ale wśród plemion barbarzyńskich ich przedstawicieli za bardzo znaleźć nie mogą. Oczywiście próbuje się chrystianizować, chrzcić te barbarzyńskie plemiona, pokolenia. To nawet nie tak dawno temu przeżywaliśmy którąś tam rocznicę, nie wiem, 1500 chyba, tak? Chrztu Francji, tak? Lodwik, dobrze pamiętam. Tak? To są te wydarzenia historyczne. I teraz w jaki sposób wschodnia część, cesarze Imperium Wschodniego chcą panować jak gdyby nad tą zachodnią częścią. Jedynymi wykształconymi ludźmi w tym czasie jest duchowieństwo. Tak? To też nie ulega wątpliwości. W 533 roku cesarz wschodniej części Imperium Rzymskiego, Justynian, wydaje dekret, na mocy którego zwierzchnikiem zachodniej części, tak, Imperium Rzymskiego, i zwierzchnikiem i głową również kościoła, bo wtedy władcy chcieli również mieć wpływ na religię, religia chciała mieć wpływ na władzę, czyni tym przedstawicielem, głową, czyni biskupa Rzymu. W 533 roku wydaje Justynian ten dekret. Ale ten dekret nie może wejść w życie, dlatego że trzy plemiona sprzeciwiają się temu. 7? Nie, dlatego że tych 7 ma już zostali schrystianizowani, moglibyśmy powiedzieć, w obrządku łacińskim, tym zachodnim, ale 3 spośród tych barbarzyńskich pokoleń, plemion, przyjęły obrządek ariański. Ariański, od Ariusza. A arianizm i ten obrządek łaciński, no nie bardzo się kochały. Tak? Nie bardzo miały za dużo rzeczy wspólnych. I teraz one sprzeciwiają się supremacji biskupa Rzymu. Bo do tej pory biskupstwa były samodzielne. Tak? Biskup Rzymu był biskupem Rzymu. Panował tam na jakimś terenie. Biskup Antiochii był biskupem Antiochii. Biskup Efezu był Efezu. Biskup Jerozolimy był biskupem Jerozolimy i tak dalej. Tak? To były pewne biskupstwa. A teraz biskup Rzymu ma panować nad znaczną częścią, nad całym kościołem. I te plemiona ariańskie nie zgadzają się, buntują się przeciwko temu. No i teraz zaczęły się walki, zaczęły się wojny. Wojny, które trwają przez 5 lat. Od 533 roku. Bardzo szybko Wandalowie i Herulowie zostają rozprawieni, ale Ostrogoci stawiają opór bardzo długo. Dopiero w 538 roku Ostrogoci zostają ostatecznie pokonani, i w 538 roku dopiero ten dekret Justyniana może wejść w życie. I dopiero od tej pory liczymy tak naprawdę supremację biskupa Rzymu, który w 538 roku jest tym maleńkim rogiem, tak, który dopiero co kiełkuje, dopiero co pojawia się. To jest jaskółka. Ale on rośnie, 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 coraz większy, aż w końcu dochodzi do takiej władzy, że czytamy, jest większy niż wszystkie inne. I teraz, no, kilku godzin by nam zabrakło, abyśmy mieli analizować całą historię 13 wieków. Tak? Te 13 wieków średniowiecza. I nie wiem, czy nawet uwierzylibyście w to, co ja bym tutaj wam opowiadał. Nawet historia mówi o czymś takim jak o mrocznym, o ciemnym średniowieczu. To były naprawdę ciemne wieki. To były naprawdę mroczne wieki. Z wielu względów były mroczne. Z powodu niewiedzy, z powodu utrzymywania ludzi w ciemności, w niewiedzy, ale również z powodu tego, co się działo.
Moce ciemności rzeczywiście rządziły. Wiele krwi przecież polało się w tym okresie. Gdybyśmy liczyli te ofiary z tych 13 wieków, a tu czytamy, będzie męczył świętych Najwyższego. Cały, nie wiem, czy ktoś z Państwa był na tej wystawie tutaj w Bydgoszczy, tak? Tych narzędzi tortur ze średniowiecza. Ja byłem osobiście, ale jest coś ciekawego, a później jeszcze w bydgoskiej telewizji, nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał film dokumentalny na temat inkwizycji hiszpańskiej. Nie tak dawno temu, chyba 2 tygodnie temu, jakoś czy 3 tygodnie temu był ten film. Byłem zaszokowany tym filmem. Nie dlatego, że tam tak straszne rzeczy pokazywano, ale tym, że nie wiem, starano się za wszelką cenę wybielić tę inkwizycję. Podają, że to tak naprawdę kilkaset czy kilka tysięcy tylko ofiar, że to nie było tak źle, nie było tak straszne. Te wszystkie narzędzia, które do dzisiaj się zachowały, to one raczej miały straszyć niż rzeczywiście były używane. Astosy to też coś bardzo rzadkiego. Z tym, że gdy czyta się różnych historyków, to rzeczywiście podpadają różne liczby. Kiedyś czytałem pewne sprawozdanie, mówiono, że około 50 milionów ofiar, tak, pochłonął ten okres 13 wieków. 50 milionów ofiar. Ale czytałem też i takie sprawozdanie, że około 200 milionów ofiar. Oczywiście nie wierzę w to drugie sprawozdanie. Przyjmijmy, że jest nieprawdą. Tak? Przyjmijmy to najmniejsze. 50 milionów. Wiecie, 50 milionów ofiar wymordować wtedy, gdy społeczeństwa nie były tak liczne jak dzisiaj. To dzisiaj naród tam polski 40 milionów czy inne narody. Nie, to były bardzo, bardzo nieliczne przecież wtedy ludności nie było tyle. Wymordować tyle ludzkich istnień i to w imieniu Boga, rzeczywiście trzeba było dużo wysiłku, dużo przebiegłości, dużo sprytu. To był naprawdę ciemny okres, kiedy Biblia była zakazana, nie można było jej czytać. Przecież gdy czytamy nawet historię Marcina Lutra, to są już późne wieki średnie, przecież XVI wiek, tak? To już reformacja, odrodzenie. A czytamy, że Marcin Luther czytał Biblię. Całe szczęście, że jako ksiądz umiał czytać po łacinie, bo innej wtedy nie było dostępnej. Czytał Biblię w swoim klasztorze, w swoim zakonie nocami. Biblię, która była przykuta do ścianie. Jedyna Biblia w całym zakonie przykuta do ścianie. Żeby można było z niej korzystać, trzeba było specjalnie się skradać, tak? Specjalnie ją, tam ten łańcuch niezbyt długi. To wieki już przecież wiek XVI, tak? Wiek XVI. A co było wcześniej? Historia mówi nam, że za posiadanie jednego maleńkiego fragmentu, jednej kartki, jednej stronicy, jednego fragmentu Pisma Świętego można było stracić życie, można było stracić głowę. Wystarczyło posądzenie o to, że czyta się Biblię. To są naprawdę smutne czasy, o których myślę nawet nie ma co tutaj zbytnio opowiadać. Kiedyś też nie tak dawno wybrałem się na film w kinie Królowa Margot. W telewizji teraz był pokazywany. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał. No bardzo realistycznie, tak, pokazany film. Ale też trochę rozczarowałem się tym filmem, bo zbyt mało zostało tam wyeksponowane, że to była wojna na tle religijnym. To jest tam wypuklone. Ta krew później, te całe ulice, tak, zasłane trupami. Jedni ludzie wierzący, inni ludzie wierzący. Straszliwe historie. I to też polityka, Kościół połączone z sobą. A najstraszniejsze chyba wydarzenie, właśnie objawione tam w tej historii, ta noc, tak, świętego Bartłomieja.
kiedy tysiące protestantów ginie, tak? Zostają zamordowani w sposób bardzo podstępny, wyrywani w nocy ze swoich łóżek, ze snu i nie patrzy się, czy to są dzieci, czy to są dorośli. Wszystkich morduje się. Coś rzeczywiście strasznego. Będzie męczył świętych Najwyższego, czytamy. Prowadził wojnę ze świętymi. Wojny tak, z hugenotami, ale jeszcze wcześniej wojny z waldensami, przepraszam. Tak, anabaptystami. Ale szczególnie, gdy się czyta historię wojen z waldensami. To są niesamowite historie. Waldensi chowali się w górach, gdzieś tam w Kotlinach, w Ospadlinach, w Alpach, w górach Piemontu. Tak. Często kilka lat tam potrafili żyć. Te niedostępne góry chroniły ich. Ale zaciekłość Kościoła Rzymskiego była tak wielka. Nie wiedzieli, że gdzieś tam żyją ludzie, którzy wierzą w Boga, którzy czytają Biblię. Nie mogli spać spokojnie. Ekspedycja za ekspedycją. Tylko po to, żeby wytropić, żeby wymordować. Gdy czytamy sprawozdanie, to pewnego dnia rzeki, tak, te górskie potoki zamieniły się w czerwone potoki. Płynęła dosłownie krew. Tyle ludzi wymordowano tylko dlatego, że inaczej wierzyli w Boga. Sześć rozdziałów, które przestudiowaliśmy do tej pory, mówiły nam, że te wydarzenia mają się powtórzyć. Co do zasady. Znowu dlatego, że ktoś będzie inaczej wierzył. Tak? Pamiętacie, w szóstym rozdziale czytaliśmy. Daniel, który odprawiał swoje modły. Tak? O tym powiedziano królowi. I to stało się przeszkodą, to stało się nieznośne, tak? Przez tych, którzy wierzyli inaczej i musieli doprowadzić do śmierci Daniela. Ale ja chciałbym zwrócić tu uwagę jeszcze na pewne elementy. Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu i będzie starał się odmienić czasy i zakon i prawo. Może na te dwa elementy jeszcze zwrócimy uwagę. Zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Gdy czytamy Księgę Objawienia, 13 rozdział, spotykamy tam podobny opis. Podobny opis czytamy w 13 rozdziale Księgi Objawienia. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało... Popatrzcie, też zwierzę wychodzi z morza, tak? 13 rozdział. Które miało 10 rogów, 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i trąd swój i wielką moc. Zauważacie tu podobieństwa? To zwierzę wychodzące z morza ma wszystkie elementy, które występują w 7 rozdziale. Pojawia nam się tu lew, pojawia się pantera, pojawia się niedźwiedź i pojawia się te 10 rogów. Tak? I czytamy, jedna z dwóch była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem i oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i ktoś może z nim walczyć. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Gdy czytamy 13 rozdział Objawienia, to jest dokładnie to samo, co mówi 7 rozdział Księgi Daniela. To są rozdziały dokładnie takie same. Chociaż pewne szczegóły tutaj są jak gdyby dodane. 42 miesiące. No tam było 3,5 roku. 42 miesiące to jest dokładnie 3,5 roku. Gdy zamienimy to na dni, to będzie 1260 lat. Ale to, co ciekawe jest tutaj, mówi wyniosłe rzeczy i bluźniercze. Bo ma usta. Tam miał usta. Tu czytamy, mówił wyniosłe słowa przeciwko Najwyższemu, 7 rozdział, a 13 rozdział mówi nam wyniosłe rzeczy i bluźniercze. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu. Bluźnić przeciwko imieniu Jego, przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami.
My kiedyś dojdziemy do Księgi Objawienia, będziemy ją studiowali też tak, wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu. Ale dzisiaj chciałbym pokazać nam, że siódmy rozdział Księgi Daniela nie jest czymś oderwanym w Biblii. Znowu, zrozumiemy go w pełni, gdy będziemy rozumieli Księgę Objawienia, 13 rozdział. A 13 rozdział nigdy nie zrozumiemy w pełni, jeśli nie zrozumiemy Księgi Daniela i między innymi 7 rozdziału. Pojawiają nam się te same elementy. To zwierzę, które wychodzi z morza w 13 rozdziale Objawienia, to jest dokładnie to samo, co mały ruch z 7 rozdziału Księgi Daniela. Co to są te zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu? 7 rozdział nie precyzuje tego tak dokładnie, ale 13 rozdział, tam pamiętamy, mówił rzeczy wyniosłe i bluźniercze. A następny wiersz mówił, bluźnił przeciwko Bogu. W jaki sposób można bluźnić przeciwko Bogu? Co to jest bluźnierstwo? Mamy definicję, czym jest bluźnierstwo w Piśmie Świętym. W Ewangelii Jana podana jest ta definicja w 10 rozdziale Ewangelii Jana. To jest 1152 strona, jeśli chcemy śledzić. 1152, albo zapiszmy sobie. Tak, 10 rozdział, 33 wiersz. Pewnego razu odpowiedzieli Żydzi Jezusowi, mówiąc mu: nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo. Któregoś razu Żydzi zarzucili Jezusowi bluźnierstwo. Co było tym bluźnierstwem? Czytamy tutaj, bo mówią: my nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo. Za co? Za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Gdy czytamy drugi list do Tesaloniczan, to już jest po czasach Jezusa, to już są apostołowie, to już jest Paweł. Drugi list do Tesaloniczan to jest 1280 strona. 1280 strona. Drugi rozdział, trzeci wiersz czytam. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej. A czy co nie nastanie? Przyjście Chrystusa nie będzie wcześniej. Tesaloniczanie myśleli, że Jezus przyjdzie za ich życia. Mówi, nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Człowiek nie pojawi się. Który co będzie robił? Czwarty wiersz. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Człowiek co będzie robił? Człowiek będzie podawał się za Boga. I Paweł mówi, to będzie to odstępstwo, które ma pojawić się w Kościele. To będzie to bluźnierstwo, które pojawi się w Kościele. Bo pojawi się człowiek, który będzie podawał się za Boga. Który zasiądzie w świątyni Bożej. W jaki sposób człowiek może podawać się za Boga? Ja tutaj przygotowałem taką ilustrację. Już chciałbym Państwu to pokazać. No, może tak być. Ja tutaj wypisałem te wszystkie elementy, tak, o których już mówiliśmy. Że czas pojawienia się Małego Rogu po 476 roku, Rzym podzielony jest po 476 roku, te 10 rogów. Miejsce, podzielona Europa, w Biblii czytamy, że między nimi pojawi się. Jest to róg, jest mały na początku, większy niż inne, później się staje, 3 rogi wyłamuje. To są te 3 państwa z 10, które znikają z Europy. Jest inny, moc bardziej religijna niż polityczna. Prowadzi wojnę ze świętymi. Tak, to są te prześladowania religijne. Jak długo będą trwały? 3,5 czasu, 3,5 roku, 1260 dni.
Od 538, gdy Państwo sobie w domu dodacie 1260, dojdziemy do roku, tutaj nie mamy tego napisanego, do roku 1798. To jest wtedy, kiedy Napoleon, na zasadzie generał Napoleona Berthier, zadaje tę ranę śmiertelną papiestwu. Papież jest uwięziony, wywięziony z Rzymu do Francji i tam umiera w więzieniu. Bluźni przeciwko Bogu. No i właśnie to jest to, co chciałbym teraz Państwu pokazać. Pismo Święte mówi nam o Bogu, który jest objawiony w Biblii pod trzema istotami, trzy osoby bóstwa. Ojciec, Duch, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I teraz popatrzmy. Kto jest Ojcem Świętym w Biblii? W Biblii. Bóg Ojciec. Kto jest głową Kościoła w Biblii? Jezus Chrystus. Kto jest zastępcą Syna Bożego w Biblii? Duch Święty. Popatrzcie, dlaczego tak napisałem to tutaj. A dzisiaj kogo nazywa się Ojcem Świętym na ziemi? Człowieka. Tak? Kogo nazywa się głową Kościoła na ziemi? Kto jest głową Kościoła? Też człowiek, tak? Biskup Rzymu. Kto jest zastępcą Syna Bożego na ziemi? Biskup Rzymu, ten słynny tytuł Vicarius Filii Dei, zastępca Syna Bożego na ziemi. Człowiek. Popatrzcie, trzy istoty bóstwa, tak? Niebo potrzebuje aż trzech istot, a na ziemi tylko jeden człowiek, tak? Nosi te wszystkie trzy tytuły. Ojciec Święty, głowa Kościoła i zastępca Syna Bożego. Ojciec Święty, głowa Kościoła, zastępca Syna Bożego. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. A te wszystkie trzy tytuły wziął na siebie jeden człowiek. Jest to, a Biblia mówi, gdy człowiek czyni siebie Bogiem, jest to bluźnierstwo. I pozostał nam jeszcze jeden element, zmienia Boże prawo. I tutaj chciałbym również pokazać pewną ilustrację. Przygotowałem tutaj, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, to są małe litery, ale przynajmniej niektóre rzeczy chciałbym powiedzieć. Mamy tutaj dwa dekalogi. Po tej stronie, tak, mamy biblijny dekalog, a tutaj po przeciwnej mamy ten, jaki znajdujemy w katechizmach. Pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I tutaj po prawej stronie też jest to samo przykazanie. Ale drugie przykazanie w Biblii, nie uczynisz sobie obrazu tego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze i na ziemi nisko, ani tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im służył. Popatrzcie, to jest drugie przykazanie, tak, w Biblii. To mieliśmy pierwsze. Ale gdybyśmy szukali tutaj odpowiednika w katechizmie, nigdzie nie znajdziecie Państwo tego przykazania. Nie ma tego przykazania w żadnym z katechizmów. Zostało po prostu usunięte. Idźmy dalej. Trzecie przykazanie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. W katechizmie jest takie przykazanie, ale ono jest drugie. Dlatego, że tutaj usunięto to jedno przykazanie. Potem mamy czwarte przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz. Będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego jest sabat Pana Boga Twego. I tak dalej, i tak dalej. Znamy treść tego przykazania. To jest czwarte przykazanie. Gdybyśmy szukali odpowiednika w katechizmie, znajdziemy nie czwarte, ale trzecie. Tak? No i zupełnie zmieniona treść. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ale który to jest święty dzień? Nie wiadomo. W domyśle wiadomo,
Tak? Niedziela. A tutaj Bóg mówi, pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Potem mamy piąte przykazanie. No a tutaj to jest czwarte. Mamy szóste, tu jest piąte. One brzmią dokładnie tak samo. No i dochodzimy w końcu do ostatniego przykazania. W Biblii brzmi ono, nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tutaj oczywiście zrobiono coś karkołomnego, bo dziesiątemu przykazaniu w Biblii odpowiada dziewiąte i dziesiąte przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No dlaczego tak zrobiono? No dlatego, że tu pojawiła się luka, tak? A wszyscy wiedzą, że Bóg dał 10 przykazań. Trzeba było podzielić, tak, na dwie części przykazanie 10, aby liczba 10 się zgadzała. Takich zmian dokonano na przestrzeni dziejów przykazania. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na absurdalność tego, co tutaj widzimy i nawet na śmieszność. Ci, którzy to robili, nie wiem, chyba nie zastanawiali się nad tym. Zwróćcie uwagę chociażby na dziesiąte przykazanie. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie tak dawno temu, chyba 2 dni temu, czy 3 dni temu w wiadomościach, chyba oglądaliście też w wiadomościach, była mowa o pracach nad polską konstytucją. Tak? Już wszystko jest zrobione w tej konstytucji. Poza jedną rzeczą, wstępem, tak? Preambułą. Nie ma. I już od dłuższego czasu męczą się z tą preambułą i ciągle dyskutują, czy tam ma być Słowo Bóg, czy nie, jeśli ma być, to jak, jeśli ma być, to ile razy, w jaki sposób. Już tam wydawało się, że już kompromis jest znaleziony, że już uda się. Pan Mazowiecki dał projekt swojej preambuły i w zasadzie wszystko byłoby w porządku, bo właściwie wszyscy skłaniali się ku temu wariantowi. No ale ostatnio pan Borowski, tak, dał jeszcze jeden, tak, projekt swój, który, co do którego pan Mazowiecki wręcz obraził się, że pan Borowski uczynił plagiat, bo niemal dokładnie ten jego projekt preambuły brzmi dokładnie, niemal dokładnie tak jak pana Mazowieckiego, tam z niewielkimi szczegółami. Skoro nie różnią się, to nie ma co się obrażać, zaakceptujmy jeden z nich. Ale nie, oni nadal dyskutują. Okazuje się, że w pracach nad konstytucją, a chociażby nawet nad jednym zdaniem, jednego zapisu treści preambuły, nawet przecinek może grać rolę, nawet słowo, kolejność słów może mieć znaczenie, albo czy takie słowo, czy inne słowo zostało użyte. Ja nawet specjalnie analizowałem oba te warianty, tak, pana Mazowieckiego i pana Borowskiego, i rzeczywiście na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. Ale ja gdybym miał wybierać, to bym wybrał jednak projekt pana Borowskiego. Dlaczego? Dlaczego są takie dyskusje? Bo to jest konstytucja. Konstytucja, która jest prawem całego kraju, całego narodu. To jest najważniejsza ustawa, z której potem będą wynikały wszystkie inne ustawy. I tak bardzo ważne jest, aby była precyzyjna. Tak bardzo ważne jest, aby była dokładna. Tak bardzo ważne jest, aby nie dawała możliwości dowolnej interpretacji. Tak bardzo ważne jest, aby później ktoś nie wykorzystał tego, tak, i powiedział, o, jest napisane, ustawodawca zapisał. Czyli ustawodawca musi dobrze się namęczyć, żeby precyzyjnie to zapisać. Popatrzcie, my ludzie tak wielką wagę przywiązujemy do precyzji zapisu, tak, w naszych ludzkich konstytucjach. A tutaj mamy Bożą konstytucję. I załóżmy,
Bożą konstytucją nie jest to, co widzimy tu po lewej stronie. Załóżmy, że tak jak ludzie mówią, Bożą konstytucją jest to, co widzimy tam po prawej stronie. Czy Bóg nie wystawiłby się na pośmiewisko? Podając ludziom przykazanie, które mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To tak jakbym powiedział mojej córce: wiesz co, idź do sklepu i kup mi kilogram. Nie Bóg? No czego? Właśnie czego? No kup mi kilogram. Pamiętaj, aby dzień święty święcił. No dla Mahometan to jest piątek. Dla Żydów to jest sobota, dla innych to jest niedziela. A są ludzie, tak jak ktoś obliczył, kiedy czytałem taką publikację, że wszystkie dni tak naprawdę na świecie są święcone. Bo gdzieś tam jakieś plemię w dżungli święci jakiś czwartek, gdzieś tam inni święcą wtorek. Różne są historie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nie. Bóg jest bardzo precyzyjny. Bóg jest bardziej precyzyjny niż nasi ustawodawcy. Popatrzcie, jak brzmi, o tutaj nie widzimy, czwarte przykazanie. Bóg mówi: pamiętaj, abyś ten dzień święty święcił. Mówi nam, w jaki sposób mamy ten dzień święcić. Mówi nam, dlaczego mamy to robić. Tam od samego początku do końca jest to bardzo precyzyjne. Albo wyobraźcie sobie, no to, co się stało z ostatnim przykazaniem. Ja to zawsze porównuję, bo sobie, to jest trudno sobie wyobrazić, ale wyobraźcie sobie, że jesteście Marsjanami, tak? I wybieracie się na wycieczkę na planetę Ziemię. Po raz pierwszy. Nigdy tam nie byliście. Wiecie, gdy my jedziemy do jakiegoś kraju, gdy ja jechałem na przykład do Egiptu, to nakupiłem sobie książek. Czytałem trochę na ten temat. Aby gdy już tam będę, no wiedzieć coś o tych miejscach, tak, o tych wydarzeniach, żeby już świadomie zwiedzać te miejsca. No i teraz taki Marsjanin też chce świadomie zwiedzać naszą Ziemię. Też chce znać zwyczaje, chce znać prawa. No i pyta gdzieś tam w biurze podróży, tak? Może na Marsie, a może już dopiero, gdy już na Ziemię przyleciał. Jakie prawa tutaj rządzą na Ziemi? Wystarczy, że będziesz przestrzegał 10 przykazań. Wystarczy. No to fajnie, gdzie macie je zapisane? No tutaj. Podają mu? Wiecie, no przykazania, prawa, ustawę, jakąkolwiek byście nie wzięli. Można czytać ją od środka do końca, od początku do środka. Przecież każdy przepis musi być sam w sobie precyzyjny. No i Marsjanin, tak często ludzie czytają od tyłu książki, tak? Czyta ostatnie prawo rządzące na Ziemi. No ani żadnej rzeczy, która jego jest. Kogo jego? Kogo jego? Jakiej rzeczy? Ani jakiej rzeczy? Wiecie, to są... Mówię o tym, żeby pokazać. Nie żeby ośmieszyć tych, którzy to robili. Aby pokazać, jak tragicznej rzeczy dopuszczono się w historii. A 7 rozdział Księgi Daniela mówi nam, że pojawi się mały róg, który odmieni czasy i prawo Boże. Zmieni. Będzie prześladował lud Boży. Będzie bluźnił przeciwko Bogu. Przyjmie tytuły. Człowiek przyjmie tytuły boskie, które tylko Bogu się należą. To nie są, tak jak ktoś kiedyś powiedział, kosmetyczne zmiany. Bo tutaj w ogóle drugiego przykazania nie ma. Ja czytałem kiedyś uzasadnienie, dlaczego nie ma drugiego przykazania. Wiecie, jak dzisiaj Kościół rzymski tłumaczy, dlaczego nie ma drugiego przykazania? Bo drugie przykazanie prawie mówi dokładnie o tym samym, co pierwsze przykazanie. To po co w takim razie dwa przykazania? Ale już z 10 nie mają problemu. Gdy ono mówi nie właściwie o tym samym, tylko o jednej rzeczy mówi. Przecież 10 mówi o jednej rzeczy, o tym, żeby nie pożądać. Ale Bóg znowu jest precyzyjny. No bo ktoś zapyta, czego nie pożądać. No Bóg jest precyzyjny, mówi domu bliźniego twojego, nie będziesz pragnął żony jego, ani sługi jego, ani służebnicy, ani wołu, ani osła. A jakbyś miał jeszcze wątpliwości, to żadnej rzeczy, która jest jego. Jasny, jasny przepis. I tu już nikt nie miał skrupułów. Tak? Że to jest i o jednym i tym samym. Nie, ale była potrzeba rozbić. Bo jak teraz uczyć dzieci, że Bóg dał 9 przykazań? Skoro wszystkie dzieci wiedzą, że Bóg dał 10 przykazań. Bóg dał 10 przykazań. Ale ktoś te przykazania zmienił. Kto? Mały róg. Kim jest mały róg? To jest państwo kościelne, które powstaje na ruinach Imperium Rzymskiego, ma swoją supremację aż do 1798 roku. W 1798 roku zadana jest mu rana śmiertelna, ale w objawieniu czytamy, ta rana wygoiła się,
Z powrotem dochodzi do władzy i z powrotem cała ziemia idzie w podziwie za tą potęgą, za tą mocą. Oczywiście dzisiaj ta rana nie jest jeszcze do końca wygojona. Bo co oznacza wygojenie tej rany? Wygojenie tej rany oznacza uzyskanie takiej władzy i takiej potęgi, jaką papiestwo miało w średniowieczu. A jaką miało władzę? Miało usta i oczy. Gdy mówiło, to musiało być wykonywane, bo to były dekrety, które obowiązywały wszystkich królów, wszystkich władców Europy, bo on wyrósł na większy niż inne. Posąg, który będzie postawiony, czytamy w 13 rozdziale Księgi Objawienia, on przemówi. Będą wydawane dekrety mające moc obowiązującą wszystkich ludzi. A jeśli ktoś nie odda im pokłonu, czytamy, będzie zabity. Czyli ta rana nie jest jeszcze do końca wygojona. Te czasy są jeszcze przed nami, ale już tuż jesteśmy przed nimi. Ta rana ciągle goi się. Pierwszym symptomem wygojenia tej rany było to, co się stało w 1929 roku, kiedy powstało państwo Watykan. 1929 rok. To był polityczny akt, kiedy Mussolini daje tamte 44 hektary papieżowi. Moglibyśmy tutaj mówić i czasu by nie było. Ale chciałbym jakimś pozytywnym akcentem zakończyć to dzisiejsze spotkanie. Bo tak jakoś wygląda, że przyszłość jest dość czarna. Tak? Bo skoro przeszłość jest taka czarna, no to i przyszłość nie jest zbyt ciekawa. Ale wiecie, siódmy rozdział. Nie można czytać w siódmym rozdziale tylko o tych zwierzętach. Nie można w siódmym rozdziale czytać tylko o tym małym rogu. Bo w siódmym rozdziale Daniel co jeszcze widział? Dziewiąty wiersz. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Kogo widział Daniel? Boga widział. Widział sędziwego, ognista rzeka wypływała, wychodziła. Potem czytamy na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg. Spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i rzucone do ognia na spalenie. Daniel widzi Boga, który ma kontrolę nad światem. Daniel w siódmym rozdziale widział powstawanie i upadek imperium. Powstanie, upadek Babilonu. Powstał i upadł. Medopersja powstała. Przeszła do historii. Grecja powstała, upadła. Rzym również upadł. Mały ruch. Czy będzie istniał wiecznie? Nie. Daniel, czytamy, widział również jego koniec. Te wszystkie zwierzęta miały czas swego panowania określony. Do pewnego momentu, do pewnego czasu. Daniel widział koniec również małego rogu. Daniel widział Boga na tronie wszechświata. Ostatnie słowo, moi drodzy. Tak jak w drugim rozdziale Księgi Daniela, ten kamień bez udziału ręki ludzkiej. Ostatnie słowo nie należeć będzie do człowieka. Ostatnie słowo należy do naszego Boga. On ma historię świata w swoim ręku. On się troszczy o każdego z nas. Tak jak troszczył się o Daniela w Złotej Jamie, tak jak troszczył się o jego przyjaciół, którzy byli wrzuceni do pieca ognistego, tak również troszczy się o nas. Ten kamień w drugim rozdziale. To wszystko, co czytaliśmy do tej pory. My musimy to łączyć. To jest poselstwo dla nas. Poselstwo nie po to, żebyśmy się bali, ale abyśmy mieli głowy wysoko podniesione do góry. To jest ta dobra nowina, która jest w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Niezależnie jak czarno wyglądałaby przyszłość, Daniel daje nam pewność i nadzieję w dniach, które są przed nami. A ta pewność i nadzieja wynika z tego, że na tronie wszechświata siedzi Bóg. Daniel go w widzeniu widział. A potem widział Jezusa również, któremu, czytamy w 14 wierszu, dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, bo tamte władze przemijające. Jego władza władzą wieczną i niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. 25 wiersz mówił o zuchwałych słowach, o tym, że lud Boży będzie męczony, o tym, że będą zmienione czasy i prawo, że to będzie trwało czas, czasy i pół czasu. Potem odbędzie się sąd, czytamy, i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. A co będzie później? Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Tym, którzy byli prześladowani. Tym, którzy byli męczeni. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Amen.
Skłonię głowy do wspólnej modlitwy. Wszechmogący Boże, Panie nasz, dziękujemy Tobie za dzisiejsze spotkanie. Drogi Boże, dowiadujemy się smutnych rzeczy z historii. Dowiadujemy się wielu gorzkich prawd związanych z historią chrześcijaństwa na naszej ziemi. Chrześcijaństwa, w którym pojawiło się odstępstwo. Ale drogi Boże, daj nam tę świadomość, że to nie ludzie są źli. Drogi Boże, my uświadamiamy sobie, że tak naprawdę my bój toczymy nie z ciałem i krwią, nie z ludźmi, ale z mocami ciemności. To diabeł za wszelką cenę stara się zaciemnić obraz Twojej miłości, drogi Boże, zniekształcić prawdę i owoce tego często boleśnie doświadczamy. Drogi Ojcze, jakkolwiek czarno nie wyglądała przeszłość, jakkolwiek czarno nie wygląda przyszłość, dziękujemy Tobie nade wszystko za poselstwo wsparcia, za poselstwo nadziei, że Ty ciągle trzymasz historię świata w swoich dłoniach, że Ty ją zakończysz, że to nie my ludzie doprowadzimy do zniszczenia naszej planety Ziemi, ale to Ty swojej miłości zaingerujesz. To Ty, gdy nastanie wielki ucisk, przyjdziesz nam z ochroną. Tak uratowałeś Daniela, tak uratowałeś jego przyjaciół, tak będziesz w tych dniach również z nami. Tak byśmy zawsze mogli się skryć pod Twoimi skrzydłami. Tak byśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i kiedyś razem spotkali się w Twoim wiecznym królestwie. W tym królestwie, które przyobiecałeś nam wszystkim. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Tobie. Amen.